Korespondent wojenny informuje nas o tym, co dzieje się na obszarach objętych konfliktem zbrojnym, ukazuje nam tragedie ludzkie będące wynikiem toczących się tam walk, ale pomimo, że zostaje w swojej roli zawodowej, skoncentrowany na zadaniu, doświadcza dziejącego się wokół zła, które odciska na nim swoje piętno i zmienia go również wewnętrznie. Ja nazywam się Ludwik Pęzioł i zapraszam Państwa na rozmowę szczególną, rozmowę będącą raportem nie z zewnątrz, ale z wewnątrz korespondenta wojennego. Przed Państwem Jakub Maciejewski, dziennikarz stacji w Polsce.pl, autor w Polityce.pl, a także prowadzący swój własny kanał na YouTubie, Maciejewski w Golfie. Ja dodam jeszcze od siebie coś, czego by zapewne on sam nie powiedział ze względu na swoją skromność, odważny facet. Witam Cię, Jakubie, i dziękuję za skorzystanie z zaproszenia do programu. Dziękuję i wydaje mi się, że to będzie trudna rozmowa. Myślę, że tak. Myślę, że może być trudna, ale mamy punkt wypadowy, ponieważ spisałeś swoje doświadczenia z Ukrainy, z tych pierwszych, o ile się nie mylę, 140 dni na Ukrainie w twojej książce pod tytułem Wojna, którą ja uważam za pozycję szczególną. Uważam, że zwłaszcza druga część tej książki opowiadająca o piekle w Donbasie, taką właśnie tytuł nosi ta druga część, jest niezwykle ważnym rozdziałem polskiej literatury, polskiego reportażu wojennego, no pisane w okopach, prawda, bo również doświadczyłeś obecności nie tylko na tyłach, ale również na linii frontu, co było, o co pewnie będę cię jeszcze pytał, ale chciałem zacząć od motywu może niespodziewanego, od motywu sojowego latte, ponieważ właśnie sojowe latte, kawiarnia pojawia się zarówno w książce, jak i w naszych takich rozmowach toczonych poza kamerą i ja odniosłem wrażenie, że właśnie kawiarnia i to sojowe latte to jest w twoim słowniku taka trochę metafora uśpienia, pogrążenia w takim nierzeczywistym świecie, w ułudzie bezpieczeństwa, które jest bardzo kruche. No a ty wyjeżdżając na Ukrainę, wyjeżdżając na front, doświadczyłeś tej kruchości, doświadczyłeś tego, jak ta rzeczywistość z naszymi małymi, często wymyślonymi problemami łatwo może zostać zgruzowana przez taką bezwzględną walkę o przetrwanie. No i chciałem cię właśnie w pierwszej kolejności zapytać o przejście między tymi dwiema rzeczywistościami. W którym momencie uświadomiłeś sobie, że ta bezpieczna ułuda się kończy i na jej miejsce pojawia się ta groza i to piekło wojny, jak zareagowałeś w pierwszym momencie na pojawienie się tego? Oddaję ci głos. Motyw kawy dwa razy mnie bardzo zaskoczył właśnie w Donbasie. W miejscowości Słowiańsk w maju 22 roku, kiedy Rosjanie zajęli Lyman nieopodal, chyba tam 6-7 km od Słowiańska, to już zaczęli ostrzeliwać samo miasto z artylerii i nie zamknęła się kawiarnia Speciality. Ona chyba się nazywała Golden Coffee. Bardzo miłe panie obsługiwały z bardzo dobrą naprawdę kawą. Były przerwy w dostawie wody, więc nie można było na przykład skorzystać z toalety. Ale kawiarnia działała, była znakomity flat white. Wyjątkowo nie było tam bananowego mleka, które na Ukrainie jest często takim przysmakiem do kawy Speciality. I tam miałem taką namiastkę właśnie, namiastkę Warszawy, namiastkę dużego miasta, gdzie dosłownie się siedzi, jest Wi-Fi, pracujesz, tylko zamiast informatyków, którzy przychodzą podłączyć się z laptopem, wpadali żołnierze podłączając się z dronem do prądu, żeby podładować drona i pojechać na front obserwować dalej. A druga niespodzianka kawowa to była w miejscowości Białochorivka w lutym 23 roku. To była miejscowość w połowie zajęta przez Rosjan, w połowie była jeszcze broniona przez Ukraińców i tam dotarłem. I udając takiego europejskiego jaśnie pana kawosza, jak mi zaproponowali kawę, to mówię, no nie wiem, a macie mleko bez laktozy? I wtedy mój serdeczny przyjaciel, starszy kapitan Klementin, nazwiska nie mówię,
taki zwyczaj, mówi, a mamy, mamy. I okazało się, że po prostu jeden żołnierz jest faktycznie uczulony na laktozę i faktycznie miał mleko bez laktozy. W ogóle mam niesamowite zdjęcie, może podeślę, możesz pokazać, gdzie po prostu stoimy w chacie, żarówka zwisa z sufitu, my w kamizelkach, naradzamy się nad jakimiś nierealnymi rzeczami i faktycznie z boku się parzy kawa, do której zaraz będzie dodane, może nie sojowe mleko, ale mleko bez laktozy już tak. Więc ta kawa ma swoją symbolikę od XVIII wieku, zresztą w Europie, kiedy powstały kawiarnie, Kaffeehäuser, ona jest synonimem pewnego zepsucia, pewnego luksusu nadmiernego, nowego zwyczaju orientalnego, więc to wszystko faktycznie się trzyma, ale muszę jeszcze powiedzieć o tym przejściu dwóch rzeczywistości, zaznaczyć dwa zupełne paradoksy naszej rozmowy. Pierwszy paradoks jest taki, że bardzo często w zażenowanie wprawia mnie moment, gdy ktoś na przykład na ulicy, czy znając mnie z mediów, czy przeczytawszy moją książkę, podchodzi i właśnie mówi mi o mojej odwadze, czy o jakichś tam rzeczach. Jest to niezręczne z powodów takich, że właśnie no przecież nie jedzie tam dziennikarz, żeby opowiadać o sobie, tylko o pewnej rzeczywistości, więc być może jest jakąś, i tu się nie krygujmy, tak się zastanawiam, być może jest jakąś klęską pisarską, że mimo wszystko, że opisywałem Donbas, relacje polsko-ukraińskie, okrucieństwa rosyjskie, tak wielu rozmówców wraca do mojej osoby na Ukrainie, no czyli gdzieś jakby to ja się wybijam tutaj w tej opowieści zamiast bohaterów, których spotkałem i których chciałem opisać. To jest pewien paradoks, że będziemy rozmawiać w dużej mierze o mnie. A drugi paradoks jest taki, że choć pod bombami byłem ostatnio 1,5 roku temu, potem byłem na Ukrainie, ale już w takich bezpieczniejszych miejscach, przynajmniej nie bombardowanych, o tak, to czasami straszne wspomnienia powracają. Na przykład przy nagłym hałasie, przy nagłym zerwaniu się jakiegoś samochodu do biegu. I ja cały czas, choć martwię się o moich przyjaciół na Ukrainie, o żołnierzy frontowych, z którymi jestem w częstym kontakcie, kilku już zginęło, to staram się gdzieś zapomnieć o tych traumach. I wtedy zgłasza się Ludwik, mówi, a dawaj, porozmawiajmy jeszcze, ja tam palcem pomerdam w tym, co cię boli, opowiedz, co tam. A bardzo jak flaki bardzo lecą, jak rakieta uderza, no bardzo. I jakby to jest taki pewien paradoks, bo trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać, ale to wszystko, przejście między tym naszą wygodą postpolityki, posthistorii symbolizowaną przez kawę latte, a do tej rzeczywistości brutalnej, gdzie po prostu 20-parolatkowie z rozerwanymi ciałami krzyczą mamo, mamo, jest takim przejściem nieodgadnionym zupełnie. I ja tego nie potrafię zupełnie nazwać i zdefiniować. Czuję się moment, kiedy przekracza się z powrotem granicę ukraińsko-polską, czyli już będąc 1000 kilometrów od frontu, czyli będąc już w totalnie bezpiecznym miejscu, Lwów, medyka, a jednak ta świadomość, gdy już ukraiński strażnik graniczny, zazwyczaj kobieta, no bo to kobiety są delegowane w te miejsca, by mężczyzn przesunąć na gorsze odcinki, sprawdza ci paszport i tu już masz świadomość, że przekraczasz granicę, czego nie widać w żaden sposób, nic się nie zmienia, bo już nie słyszysz bomb od paru godzin, wybuchów, syren alarmowych i tak dalej. Jest naprawdę totalnie lajtowo, to ten moment wjeżdżania na ziemię polską, choć ta wieś się też nie różni od tej tuż sprzed granicy, to czujesz, jakbyś przechodził przez taką błonę mentalnościową między pokojem a wojną. To jest jak taki, był taki serial pod koniec lat 90. Sliders, jak się przechodziło do innych wymiarów, takim pilotem się otwierało takie wrota i tam były równoległe światy, nie? Wskakiwało się i nie wiesz, co będzie. I tu jest naprawdę podobnie, znaczy jest coś takiego nieopisanego, także z tego powodu, że myśmy przez 80 lat nie doświadczyli wojny w Polsce. To są dawne opowieści dziadków. Kiedy ja się wychowałem na opowieściach dziadka o wojnie, który był dzieckiem w czasie wojny, potem nastolatkiem, ale cały czas to była taka zamknięta epoka. A moje ostatnie spotkanie z dziadkiem, moje ostatnie widzenie go, to było już moje doświadczenie wojenne.
a jego pewna taka niewinność, bo tam miał demencję, bo tam już niewiele rozumiał. No więc jeśli ja zamieniłem się z dziadkiem rolami, on był człowiekiem w wygodnym, zadbanym pokoju, z pełną opieką, dla którego największym problemem było to, że on nie lubi sałatki. A przecież to ja byłem takim dzieckiem, który miał podobny problem, gdy on mi opowiadał o wojnie. Zamieniliśmy się rolami, więc jak można zrozumieć, że ja ze swoim własnym dziadkiem zamieniam się rolami opowieścią o wojnie do człowieka żyjącego w totalnym, ciepłym inkubatorze? No jak to zrozumieć? To tak samo ta rzeczywistość wojenna jest czymś, czego ja nie potrafię wyjaśnić. I jeszcze na koniec tej sekwencji jest jeszcze jeden paradoks naszej rozmowy. Paradoks tego, że dzisiaj bardzo wielu Polaków minęło Ukrainę i zaczął się trochę taki wyścig, licytacja, kto więcej przeżył, kto więcej widział. Ja mam świadomość na przykład, że przeżyłem promil tego, co żołnierze ukraińscy. Promil. Spotykałem polskich ochotników z psychiką naprawdę przeprasowaną starannie przez żelazko współczesnej historii. A opowiadamy gdzieś tam o mnie, prawda? Więc to jest taki bym paradoks, ale na drugim biegunie jest jakiś koleś, który liznął gdzieś Ukrainę i się przedstawia jako bohater. Ja pamiętam posła Maćka Kopca, który opowiadał, że jak był w Kijowie, jego heroiczną wojenną historią było to, że jakaś starsza pani mu sprzedawała ser, ale usłyszała, że on z Polski, dała mu ser za darmo. I Maciej Kopiec, poseł Rzeczpospolitej, z tym darmowym serem wyłudzonym od ukraińskiej babuszki, pojechał do Polski jak z wojennym trofeum, opowiadając publicznie na spotkaniach, byłem na wojnie. A redaktor naczelny pisma, którego nawet w periodyku z nazwy nie pamiętam, Bartłomiej Radziejewski, jechał do Kijowa na jakąś konferencję, tam dwudniową, i pisał, jeśli bym nie wrócił, to coś tam. A jak wracał, to aż tak założył do swoich opowieści na Ukrainie, nie? A Kijów dzisiaj jest miastem bardziej rozrywkowym, kwitnącym, łaknącym życia niż współczesna Warszawa, bo właśnie do Kijowa wracają żołnierze z rotacji, wracają dziesiątki tysięcy mężczyzn na kilkumiesięczną przerwę, z niezłym żołdem, z pragnieniem życia. I tam w Kijowie właśnie jest nie tylko najbezpieczniej, bo wspaniała obrona przeciwlotnicza, bezpieczeństwo różnych miejsc i tak dalej, ale jakby aura jest zupełnie niewojenna, prożyciowa, prawda? I dzisiaj, Ludwiku, możesz zrobić ze 100 tysiącami Polaków rozmowę, z Maciejem Kopcem zrób rozmowę, z Bartłomiejem Radziejewskim zrób rozmowę o ich traumach wojennych. I też będą ci opowiadali może z podobną emfazą, a może z większą niż u mnie. Po prostu. Uważam, że tego typu rozmowa może być pożyteczna społecznie, bo po pierwsze być może trochę powinniśmy oswajać się z takim stanem świadomości i z realnością tej groźby, która właśnie jest pochłonięta przez opary kawiarniane w tym momencie. Stąd wydaje mi się, że twoja opowieść może w jakiś sposób nas przygotowywać, nie daj Boże, do nadchodzącej wojny. Wykluczyć takiej możliwości się nie da. A po drugie, myślę jednak, że cierpimy w naszym aktualnym stanie kultury, w jakim się znajdujemy, na pewno zupełne pomieszanie priorytetów, jeżeli chodzi o problemy. I wydaje mi się, że wojna jest sytuacją, która przywraca te priorytety na właściwe miejsca. I właśnie to był jeden z powodów, dla których cię zaprosiłem i dlatego chciałem przejść właśnie do tej kwestii, no bo ty spędziłeś tę noc w okopach, którą opisujesz w swoim reportażu. No i chciałem cię właśnie o to zapytać, czy noc w okopie, gdy spadają bomby i nie wiesz, czy następna nie trafi akurat w miejsce, w którym jesteś, czy, bo opisujesz dwie rzeczy. Przywołujesz tam innej reporterki, jeśli się nie mylę, cytat, że na froncie nie ma ateistów, a potem opisujesz swoje wspomnienie, w którym nie mogąc zasnąć właśnie w tym okopie, zaczynasz się modlić, no co pozwala ci w ogóle zasnąć. I chciałem się właśnie zapytać, jak to doświadczenie wojenne przywraca wagę prawdziwym problemom i weryfikuje to, co jest naprawdę ważne w życiu. Czy doświadczyłeś takiej weryfikacji? Dwa razy, z czego raz nieopisany w książce, bo miał już miejsce po napisaniu książki.
Ten pierwszy to jest ten, o którym mówisz, to było pod Bachmutem. I faktycznie, co też to opisuję w tym rozdziale, że najpierw się modliłem, tak jak chyba większość wspomnień ludzi, którzy przeżyli jakiś cudem, przeżyli jakieś wydarzenia, to w takich modlitwach często obiecują Panu Bogu. Kapliczkę wystawię, przestanę grzeszyć, to tamto. Ja się zacząłem modlić, ale w pewnym momencie pomyślałem, że jakby Panu Bogu tylu ludzi może postawić kapliczkę, jakby mój wkład nie zmieni losów chrześcijaństwa. I wtedy faktycznie przeszedłem w stan zupełnie innej modlitwy. A wiesz, Ludwik nikt mnie nie pytał o to, więc to jest też faktycznie ciekawe, że rozmawiamy często z ludźmi o różnych poglądach i staramy się tej religii tak nie ruszać, ale ta wiara właśnie była wtedy kluczowa. Więc to tak, pierwszy raz o tym mówię. I zacząłem się modlić tak strasznie szczerze, jak na spowiedzi, i też nie obiecując właśnie, jak ja się zmienię, tylko po pierwsze prosząc Pana Boga, co wiedziałem, że tak jest, żeby przyjął mnie takiego, jakim jestem, z tymi grzechami, z tymi błędami, z którymi sobie nie poradziłem w życiu. A po drugie najmocniejsze słowa w modlitwie Ojcze Nasz, po prostu te trzy słowa, bądź wola Twoja, tak? Oczywiście myślałem sobie, no nie przeżyję, to szkoda, bo chciałem napisać jeszcze to i tamto, właśnie opisać wydarzenia z frontu, ale Twoja wola jest ważniejsza i naprawdę bądź wola Twoja złożona w momencie, kiedy ziemia się trzęsie od artyleryjskich pocisków, to słowo bądź wola Twoja, myślę, takie pełne pokory i zgody na wolę Bożą, myślę, że to jest wtedy dojrzała wiara. Głupio tak o sobie mówić, bo mówię, ja też podkreślam o tych grzechach i tak dalej, ale jakby naprawdę po słowach bądź wola Twoja, że pogodziłem się z tym, że może będę wezwany tamtej nocy już, to wtedy naprawdę zasnąłem. Jak się pogodziłem, że to wola Boża o wszystkim decyduje, nie? I jakby to było przeżycie ciekawe. A drugie właśnie nieopisane w książce było w zupełnie innych okolicznościach. Jak wracaliśmy w Donbasie z budynku bronionego przez Ukraińców, po drugiej stronie drogi byli już Rosjanie. Wieczorem nas mieli odebrać żołnierze. Nas, mówię, mnie i fotoreportera. I mieliśmy wyjechać już w bezpieczniejsze miejsce. I trzeba było przebiec do samochodu 600 metrów, ponieważ samochód nie mógł tam dojechać przez porozsypywane gruzy, druty zbrojenia po budynkach rozwalonych. Trzeba było 600 metrów przebiec. Wtedy się zaczęło ostrzał gradów. I wtedy nie było czasu na myślenie, bo ten okop, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to było 10 godzin nocy. To człowiek wszystko przemyśli. Ale tu biegłem 600 metrów, nawet nie wiem, ile to się tam biegło, te 600 metrów, no tam nie wiem ile. No. To były dziesiątki sekund. I pamiętam, że wtedy też się oczywiście zacząłem modlić, biegnąc, skacząc przez te zbrojenia. Przede mną biegł żołnierz, który się mną opiekował. I pamiętam, że miał na kamizelce kuloodpornej z tyłu naklejone takie odblaskowe oczy węża. Więc biegłem za oczami węża, które tam się świeciły w ciemności. I pamiętam, że zacząłem się szybko modlić, ale w jakiejś intencji. I pamiętam po prostu, że wymieniałem swoich bliskich za zdrowie tego, za pomyślność tej. W ogóle nie modliłem się za siebie, nie? Jakby. I to było też jakby takie dla mnie doświadczenie, no, że jednak, wiecie co, no naprawdę, wiara katolicka, wiara w Boga, bliskość Jezusa Chrystusa. No to są tak wielkie rzeczy, tak wspaniałe. Naprawdę dobrze, że jesteśmy katolikami, że mamy Pana Boga mniej więcej rozpoznanego i że możemy czuć Jego obecność. To jest coś niesłychanego. Że ciało moje oczywiście starało się przebiec, dobiec bez zwłoki. Dopiero potem sobie uzmysłowiłem, że ten żołnierz przede mną, Juri, krzyczał ciągle: Jakub, bystryj! A tam ciemno, nic nie widać, tylko błyszczą się te grady, w ogóle jakiś wiecie, science fiction, Netflix, serial jakiś. Ale moja świadomość, moja dusza była w modlitwie, nie? Ja mówię,
żaden ze mnie święty, żaden ze mnie dobry katolik, ale no właśnie w tych trudnych momentach, nawet że można pójść w trwodze do Pana Boga, to jest, kurczę, przywilej taki. Jesteśmy tak obdarzeni, będąc w Kościele katolickim. Mamy po prostu taki przywilej. I faktycznie to mnie umocniło też w wierze, nie? To mnie umocniło w wierze. I oczywiście w takich doczesnych sprawach też czuję, że jestem gdzieś tam sprawdzony jako człowiek, który nie ma powodów się bać, tak? Bo czasami w jakichś internetowych sam tego doświadczasz. W internetowych kłótniach ktoś ci tam mówi, boisz się, nie? Mnie ktoś tam mówi, że tam boję się porozmawiać z jakimś tam dziennikarzem, nie? Albo ludzie, wiecie co, jakby to są ci ludzie, którzy nie przeszli tej błony do realności wojennej, nie? Myślę, że spośród różnych rzeczy, które się człowiek dowiaduje na wojnie, to dla człowieka wierzącego bliskość z Bogiem jest rzeczą nie do przecenienia. Nie do przecenienia. Abstrahując od tego jeszcze, że poznałem wielu duchownych, którzy dają takie świadectwo, nie wiem, no to jest dla mnie ta wielka tajemnica, z którą po prostu obcuję i nie silę się na jej zrozumienie. Nie opuszczali miejsc pomimo bezpośredniego zagrożenia życia. Też opisujesz to w swojej książce. Jeszcze tutaj przypomniało mi się opisywany przez ciebie ten moment w okopie, kiedy ty spodziewałeś się, że artylerzysta rosyjski wypełni swoją taką godzinną normę, a tu się okazało, że postanowił wypełnić 10 godzin i ostrzeliwał cię aż 10 godzin, czyli w ogóle byłeś na to nieprzygotowany. I to była dla mnie jeden z najbardziej wstrząsających fragmentów twojego reportażu. Natomiast drugi najbardziej wstrząsający, bo do tej pory mówimy o zagrożeniu biologicznym płynącym ze strony Imperium, natomiast drugi najbardziej dotyczy zagrożenia dla, można powiedzieć, duszy chyba, bo opisujesz swój pobyt w Donbasie, gdzie poznajesz Czarnego, który tam w jakiś sposób pełni rolę, nie wiem, twojego przewodnika, powiedzmy, po tamtym miejscu, jest żołnierzem ukraińskim i mówi ci o tak zwanych separach, czyli o ludziach, którzy zamieszkują Donbas, znajdujących się pod absolutnym wpływem propagandy rosyjskiej, bezkrytycznych, nacechowanych czymś, co za panią Staniszkis określiłeś mianem wyuczonej bezradności, czyli mogą lecieć im bomby na głowę, a oni tam zostaną i są w stanie do tego stopnia wierzyć w propagandzie, że uważają, że to Ukraińcy sami siebie bombardują, co już jest wstrząsające. Dlatego o to cię chciałem zapytać, o to drugie zagrożenie. Nie tylko wojna kinetyczna, ale wojna o umysł. Jak doświadczyłeś kontaktu z tymi ludźmi, kiedy szpony Imperium próbują owładnąć już nie tylko ciałem, czy rozerwać to ciało, ale owładnąć również umysłem w tej właśnie strefie na rubieżach Ukrainy? Jak mało kto zwróciłeś uwagę na to, że to nie jest taki podział, że Rosja może niszczy ciało, ale to Zachód i liberalizm niszczy ducha, prawda? Bo właśnie ten Wschód niszczy ducha bardziej perfidnie, nie? Pamiętam, tak jak przechodzi dreszcz niepojęcia i zdziwienia w momencie, gdy widzisz masowe mogiły cywilnych ofiar w Iziumie, otwarte groby, bo Ukraińcy robią tam ekshumację, a nieopodal jest napis "My Rosjanie, z nami Bóg", zostawione przez okupantów, nie? Już jak rozmawiamy jak katolicy, to można sobie powiedzieć wprost, że jakby to jest Bóg arebur, prawda? To znaczy oni mylą Boga z szatanem i to jest naprawdę mroczne, że ludzie wierzą w tego szatana, nazywają go Bogiem, czynią tyle zła i to jest takie spustoszenie, które gdzieś zostaje, a właśnie na to nakłada się ta dziwna ludność separów, zwanych też czasem żdunami, od żdać, czasownika rosyjskiego, czyli czekać, czekaczami na imperium. I ja pamiętam, to pojadę po bandzie. Pamiętam swoją bezradność nieustannie, nie? Dziwiłem się, oni mają taki typowy wschodni fatalizm w ogóle. Słowo, które mnie bezbrzeżnie wkurzało, to było sudźba, los.
nie? Rozmawiamy z jakimiś babciami, które mają wnuki w piwnicy, bomby się walą, nie ma wody, nie ma prądu, życie w piwnicy trzeci miesiąc, przyjeżdżają wolontariusze i wszystko zależy od nich, czy przywożą jedzenie, zabawki, koce, nie? I mówimy do tych babci, że trzeba te dzieci wywieźć, niech mają, nie wiem, niech idą się wykąpać, bawić z rówieśnikami, niech nie słyszą bomb. W każdym kwadransie gdzieś było słychać huk w opuszczonym Siwiersku, nie? A nie, nie, bo jest sućba, to możesz wyjechać i zginąć, a moja sąsiadka wyjechała do Lwowa i umarła na zawał. Sućba, los, przed losem nie uciekniesz. Jakieś takie korowody no, absurdalnych przekonań. No i patrzysz na to jakieś tam siedmioletnie szczerbate dziecko, umorusane, brudne, które jest kształtowane właśnie w tym duchu, że nie możesz uciec przed wojną, przed bombami, bo jest sućba i trzeba czekać. Więc jakby, bo już pali korzeni zostają. Dobra, ktoś może powiedzieć, starzy ludzie wolą zginąć, niż porzucać swój pokój, swoje graty, swoje jakieś ceramiczne figurki, mnóstwo bibelotów, jakiś tam... Okej, ale że wnuki zatrzymują, to lałbym po pyskach. Więc jest tu taka niemoc. Miałem taki moment w jednym mieście w Donbasie. Poszliśmy z fotooperatorem i żeśmy odreagowali alkoholem wieczorem różne przejścia. No i mnie po alkoholu taki tryb sarmaty się włączył. I do tych Ukraińców, tych separów, którzy... była noc, była godzina policyjna, ale ja miałem specjalną przepustkę. I zacząłem na całą ulicę drzeć mordę, że wiemy, że czekacie na Putina. Ja Polak, my tu przyszliśmy, się rozprawimy z wami, nie? I tak dalej. Wiem wszystko o was, ruskie świnie. I to nie było ani mądre, bo co chwilę w tym miasteczku, co chwilę, dwa razy w tygodniu jest, że złapano dywersanta, złapano sabotażystę, informatora, szpiega. Więc ten, ale nie było też jakichś poważnych ani nic, no to było po alkoholu, więc mówię szczerze, ale wykipiała we mnie wtedy taka bezradność, nie? Spotkałem w jednym mieście w Donbasie chirurga, który w szpitalu miejscowym operował ukraińskich żołnierzy rannych, z dziurami w ciele po odłamkach, z oderwanymi kończynami, ukraińskich chłopców wiezionych w karetce szpitalnej z kilkoma rannymi, gdzie po kostki ratownicy medyczni brodzili w ich krwi, bo tyle jej upłynęło. I ten chirurg, wykształcony człowiek, nie wierzył, że to jest prawdziwa wojna z Rosją, to Ukraińcy sami do siebie strzelają. Wiesz co? Ja mówię fakt. Relacje z tego, co mówił ten dumny z siebie chirurg, że przejrzał manipulacje Zachodu, Ukraińców, Jewrejów i tak dalej. Ja ci powiedziałem fakt. A ty mi zinterpretuj, Ludwik, ty mi powiedz, jak to jest możliwe? Bo ty mnie pytasz o takie rzeczy, ja mogę zrelacjonować pewną rzeczywistość, którą widziałeś, ale ja jej nie potrafię wyjaśnić. Jak chirurg, on już tam był wtedy w tym Donbasie drugi miesiąc, miejscowy, operujący, co noc przywozili mu trupy, znaczy trupy, półtrupy rannych. Nie zwątpił w rosyjską propagandę i narrację. Znaczy, to co, przywozili mu te trupy, żeby jemu coś pokazać, udowodnić? Czy nie rozumiem. Nie rozumiem, jakimi torami myślenia mogło to pójść. Nie rozumiem. Mam w sobie gniew na to. Mam w sobie po prostu bezradność, która wtedy mi się wieczorem po odreagowaniu tym alkoholem ulała. Ale ty mi powiedz, jak można być takim człowiekiem? No, wiem, że są emocje, że ludzkość dzisiaj przecenia rozum i te poznawcze zdolności swojego umysłu. Rozumiem, wiem. Ale aż tak? To pewnie wymagałoby jakiejś głębszej analizy, ale przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. No po pierwsze potęga mediów, a po drugie zadałbym pytanie o to, czy tym osobom na swój sposób nie opłacało się wierzyć w kłamstwo, choćby podług tego, jakie wartości nadawali na przykład pozostanie w swoim domu, w swoim miejscu pobytu, a może lęk przed jego opuszczeniem, który byłby logicznym posunięciem, jak sam piszesz, choćby ochrony życia, był dla nich czymś tak strasznym, że w to kłamstwo woleli wierzyć, bo rzadko podkreślamy właśnie to, że ludzie wierzą w propagandę czy rozmaite ideologie, ponieważ po prostu im się opłaca. Ten aparat poznawczy tak przekształca tę rzeczywistość, żeby
realizowała ona poniekąd ich własny interes. Więc tak na gorąco jestem w stanie ci taką, że tak powiem, hipotezę tutaj poddać, ale żeby w to wejść głębiej, to na pewno dużo głębsze studium powinno, na które chyba dzisiaj się nie pokusimy jednak. Ale słuchaj, bo powiedziałeś o tym Sarmacie. Powiedziałeś o tym Sarmacie, o tym swoim sarmackim wyczynie i nie wiem jak ty, ale ja uważam, że istnieje coś takiego jak charakter narodowy, dusza narodowa. Może nie da się tego opisać w kategoriach jakichś parametrów, jakichś punktów, procentów, obserwacji empirycznych, ale jednak coś takiego istnieje. I ty również stajesz się w pewnym momencie tej swojej opowieści z frontu i opowieści z Ukrainy taką troszeczkę apologetą romantyzmu polskiego. I właśnie o to cię chciałem zapytać, czy doświadczenie tej wojny budzi w człowieku taką polską duszę romantyczną? I to jest pierwsza część pytania. A druga, czy uważasz, że jednak warto tę duszę romantyczną kultywować w przeciwieństwie do tych, którzy uważają, że Polacy powinni być właśnie tacy zimni, wyrachowani, pragmatyczni, skrajnie nieromantyczni? To jest chyba znowu ten taki mit oświecenia, o którym wzmiankowałem wcześniej, że w dzisiejszych czasach mamy tendencję przeceniać skalę zdolności poznawczych swojego umysłu. My tu ocenimy, my realistycznie. Fajnie Jonathan Haidt udowadnia, taki no wspaniały, wybitny, choć lewicowy neuropsychiatra, wyjaśnia, że ci realiści są równie emocjonalni jak ci romantycy, tylko są emocjonalnie przywiązani do swojej racjonalności, do swojego realizmu, tak? Tak. Czyli po prostu robią to samo, co romantycy, tylko emocjonalnie potrzebują to przedstawić jako coś obiektywnego, racjonalnego i na chłodno przestudiowanego. Natomiast naprawdę polskość tam kipiała w niesłychany sposób. Pamiętam, taka koleżanka moja, lata się z nią już nie widziałem, lewaczka, okazało się, że tam bardzo pomaga Ukraińcom humanitarnie, ludzi skrzyknęła, pomaga nawet zwierzętom ukraińskim, psom i kotom, to wyższa faza ukrainofilstwa, nawet koty i psy zasługują. My na przemian, korespondując ze sobą, pomagaliśmy sobie na płaszczyźnie ukraińskiej, rady, którędy można przejechać, jak ominąć straż, która jest wkurzająca, ale ty chcesz tylko przejechać i pomóc, nie? Więc my na płaszczyźnie polskiej o Ukrainie byliśmy jak jeden organizm, informując się o wszystkim. A w przerwach wrzucaliśmy sobie, ona bardziej, wrzucaliśmy sobie, bo ja napisałem coś tam takiego, wiesz, antylewackiego na portalu w polityce.pl, ona to przeczytała i do mnie ty radą, ładnie o nas myślisz i tak dalej, nie? A dzień później, słuchaj, to na Izium którędy, nie? Jakby to była płaszczyzna, że naprawdę to działało. To było widać, że poza częścią Konfederacji, co było obrzydliwe, że ci rzekomo narodowcy wykluczyli się ze wspólnoty narodowej, wykluczyli się. Ci, którzy gardzą establishmentem, zachowali się jak establishment, który się odcina od narodu, ale i lewacy, i konserwatyści, i niepodległościowcy, i nawet liberałowie zjednoczyliśmy się w tej sprawie naprawdę. Ten sam kod kulturowy. Wszystkim nam zafurczały w głowie mniej lub bardziej świadomie opowieści dziadków, nie? Napad i musi być pomoc. W ogóle to niezwykłe, ale na miejscu oczywiście niezwykła fantazja Polaków. Pierwszy ochotnik, którego spotkałem, pseudonim Batman, on potem też jakichś wywiadów udzielał w innych mediach, choć najpierw dla tygodnika sieci. No jego historia przedstawia model polskiego wsiąkania w historię. Najpierw chłop myśli, bo już domyślał się, że będzie wojna, mówi, a zacznę w Przemyślu tam ogarniać, pomagać, znam języki, może się przydam. Wybuchła wojna, brakuje transportu dla uchodźców, mówi, dobra, no pojadę do Lwowa, nie? No, jakby do Lwowa parę osób przewiozę, ale we Lwowie ktoś tam mówi, no tam, no a tu w Kijowie, mówi, dobra, no pojadę do Kijowa, a Kijów to było wtedy tam gorąco. No jak potem w Kijowie wywoził cywilów, ale potem zobaczył, że żołnierz nie ma spodni, latarki, inny, ten, a on to miał w domu, nie?
No to my dobrze, następnym razem przywiozę tym żołnierzom to. No ale potem mówi, ten nie ma amunicji, a ja mam pozwolenie na broń, mogę jakoś kupić. No to jeszcze przywiózł tam broń czy coś, tam nie pamiętam szczegółów, nie? Chodzi mi o historię. Jakby wsiąkamy i nagle chłop się budzi z oddziałem ukraińskim, któremu dowodzi jako ochotnik polski na Ukrainie i namierzają ukraińską artylerię na rosyjskie pozycje i widzi, prawda, z między krzaków widzi rosyjskie pozycje. I to jest kasus wielu Polaków, których ja tam spotykałem. Ja też jechałem do Kijowa na parę dni opisać upadek, jak wszyscy wierzyli, Ukrainy i wrócić do Polski, a w pewnym momencie leżę w tym okopie opisanym tam w rozdziale czwartym, bombardowanym całą noc i mówię, kurwa, co ja tu robię, prawda? Co ja tu robię? No i właśnie to robisz, Jakubie. Krok po kroczku, bo potrzebny byłeś bardziej, potrzebny byłeś tutaj, bo zagrały wszystkie stereotypy o Polakach typu ja nie dam rady, nie? Ale ja też nie byłem taki jakiś szczególnie odważny. Powiem tu w hołdzie dla mojego drucha z pierwszego miesiąca wojny, Andrzeja Lange z Polskiej Agencji Prasowej. Mieliśmy niezwykłe przygody, nie wszystkie do opisania. Wariat kompletny. I pamiętam, jak w miejscowości Stojanka. I po drugiej stronie lasu, w Stojance, kilkaset metrów od nas stali Rosjanie, a my z Ukraińcami po drugiej stronie. Ale Andrzej miał ideę fix, że on jako fotoreporter musi iść sfotografować rosyjskie pozycje. To w ogóle wariactwo. Zniszczona stojanka, zdmuchnięta wieś, zostały tylko wyszczerbione resztki budynków. Wszyscy pomaskowani żołnierze uzbrojeni. A że tak powiem, mój towarzysz, mój fotograf z aparatem mówi, to ja idę na Rosjan, nie? Ja chłopa starszego ode mnie, tam o 15 lat, trzymam za kołnierz, mówię, Andrzej, oszalałeś. Więc jakby... Łatwo to oczywiście spostponować, szaleństwo, brawura i tak dalej, no ale moment. Na Ukrainie to zagrało. Znaczy tam Polacy przynieśli dobro właśnie dlatego. Ja pamiętam taki moment, jak jednego pułkownika nie chcieli wpuścić pod Izium, gdzie jeszcze trwały walki, bo to nie był jego rewir, on tam z czymś innym jechał. I on się wykłócał na posterunku, żeby go przepuścili. A w tym czasie w drugą stronę wyjeżdżał polski wolontariusz z jedzeniem, który zawiózł tam żywność. I ten Ukrainiec mówi, jak to, ja jestem pułkownikiem ukraińskiej armii, ja się muszę tu wykłócać, a tu jakiś obcy facet. On tam mówi, no to Polak, no rozumiecie, no Polak. Nie? Jakby, więc takich scen, trochę oczywiście opisuję w książce, dużo widziałem też po napisaniu książki. No sorry moi drodzy zakompleksieni rodacy, sorry moi polakożercy od Grabowskiego, Engel, King, dyszący wszędzie, rządzą dostrzeżenia antysemityzmu, sorry, Polacy są odważni, mają fantazję, mają kod kulturowy, naprawdę Gross musiałby jeszcze naprodukować 3 tony tych załganych, nierzetelnych prac, żeby to jakoś się mogło do naszej duszy przebić, bo niestety czy stety jesteśmy naprawdę nadal Polakami. Wylazło to spod tej postmodernistycznej skorupy mimo wszystko. Mówisz też o tym, że gdyby właśnie niepewne poruszenie narodowe, prawdopodobnie ta Ukraina padłaby, ponieważ potrzebny był pewien czas na przykład na poruszenie się ludności po to, żeby przykładowo zabezpieczyć Kijów, prawda? Wojska były w stanie powstrzymać na pewien czas tą nawałę rosyjską, ale bez tego ideowego zjednoczenia się i też właśnie tego typu, wydaje mi się, kodu, który łączył ludzi, że jest za co umierać, po prostu Ukraina by padła i to pokazuje w tych momentach fakt, że nie warto z tego kodu kastrować, nie warto się go pozbywać i trzeba pewnie unikać również takich ideologii, które go rozwadniają, więc to tak od siebie bym dodał. Natomiast jeszcze mówiłeś o tym realizmie i tutaj się chciałem podzielić z tobą swoim wrażeniem, bo kiedy z samego początku inwazji na Ukrainę rosyjskiej obserwowałem, co się dzieje, a równocześnie śledziłem media społecznościowe, ty zresztą też śledziłeś te media, będąc, tak powiem, trochę tam, a trochę tutaj, no to właśnie mieliśmy wysyp tego turborealizmu i zastanawiałem się wtedy, bo obserwowałem twoje relacje, zastanawiałem się, jak musisz czuć, kiedy z jednej strony widzisz potrzebujących ludzi, widzisz świat, w którym
mimo wszelkich niuansów, jednak światło od ciemności jest jasno oddzielone, a z drugiej strony widziałeś takich turborealistów, którzy to mówili, że nie należy pomagać. Ostrze ich przekazu kierowało się raczej w stronę napadniętych, taktownie przemilczając Rosjan, którzy na przykład twierdzili, że nie wiem, Ukraina napadnie Polskę po wojnie, bo będzie rozjuszona i będzie chciała sobie trochę tego odrobić, i całą masę tego typu dyrdymałów. I zastanawiałem się, że o ile mnie to doprowadzało do wściekłości, jak ciebie bardzo musiało to właśnie pytanie, czy zagniewać, czy wywołać jakiś dysonans, kiedy czytałeś właśnie tego typu uczone tyrady, w zasadzie obwiniające ofiary i odmawiające pomocy tym napadniętym ludziom, rzekomo w imię naszego interesu narodowego. Nawet napisałem list otwarty do Grigorija Kazimirowicza Brauna, czyli Grzegorza Brauna, żeby przyjechał na Ukrainę, bo on tyle bzdur naopowiadał o tym kraju. Niech przyjedzie i zobaczy. Tak. Banderowców niech policzy, polakożerców wśród Ukraińców, którzy myślą o zajęciu tam Przemyśla, Sanoka. Śmiało, Grigoriju, wiedzcie, że nie ma sensu pomagać, że zaraz upadnie. Grigoriju Kazimirowiczu, przygłaszajem, zapraszamy, tak? To było mocne. Zresztą chyba już to była wojna, tak? Już była wojna, że ja w ogóle od Grzegorza Brauna dostałem pozew. Nie za ten list, ale... I jeszcze trwała sprawa moja chyba, czy się zaczęła, już nie pamiętam, ale trwała na pewno, z Januszem Korwin-Mikke o coś innego, nie? I jakby to było ciekawe, bo myśmy musieli się tam zmierzyć w sądzie. Ja nawet raz musiałem przerwać wyjazd na Ukrainę. Wracałem z Charkowa na rozprawę sądową, która się ostatecznie nie odbyła, bo tam, nie wiem, sędzia zachorował czy coś, nie? 1000 kilometrów ze spraw, gdzie coś załatwiasz. Po jakiś, wiesz, durny pozew polityka właśnie spod znaku realizmu. Ale wiesz co, to można by wrócić do tego pytania o tego chirurga, który operował rannych chłopaków ukraińskich, nadal mówiąc, że to nie Rosjanie. Może właśnie to jest jakaś reakcja na swoje winy, nie? Może nasz pan doktor zgrzeszył przeciwko swojej Ukrainie i sympatią do Rosji tak bardzo, że musi to jakoś wyprzeć i zracjonalizować. Inaczej by miał świadomość, że tych, których operuje, no sam przyczynił się, poparł scenariusz, który do tych ran ich doprowadził. I może ci, którzy tak łajdacko odmawiali Ukraińcom pomocy w imię realizmu, ten realizm przybrali tak absurdalnie jak ten chirurg, który mówi, to Ukraińcy sami do siebie strzelają. On też pewnie uważał, że jest realistą. Tak, właśnie. Więc jakby to jest też ciekawe, bo ostatnio Henryk Głębocki wydał kilka ciekawych prac na temat margrabiego wielopolskiego. I tam jest dużo szerzej też dużo konstatacji o realistach w Polsce, o tym nurcie realistycznym. I tak z tych badań Głębockiego, a to jest patent, który bada to na nowych, nieznanych dokumentach, a nie mieląc to, co już wszyscy znają. I Henryk wysuwa takie wnioski, że ten realizm zazwyczaj jest po prostu przykrywką dla jakiejś zdrady. No nie powiesz wprost zdradzam, nie powiesz kolaboruję, dla pieniędzy, dla kariery. Przecież niektórzy mówili. Tak, na Facebooku, tak. To też mówisz o tym ostatnio. Tak. Masz na myśli Adama Wielomskiego, dobra? Tak. Zgłosił akces do rządu kolaboranckiego, to dla tych osób, które nie wiedzą. Tak. Natomiast no, część robi różne świństwa, ale to trzeba nadać temu jakąś szlachetnie brzmiącą rzecz, a realizm stał się fajną maską dla łajdaków. Bardzo często. Dobrze. Kubie, słuchałem wszystkiego, co powiedziałeś bardzo uważnie, z zaciśniętymi zębami, raz ze zgryzoty, raz ze złości przy ostatnim pytaniu, więc uważam wszystko, co tutaj padło, za niezwykle wartościowe, dające do myślenia. No i chciałem, dziękując ci za to, że zgodziłeś się o tym opowiedzieć, choć z pewnością było to w wielu punktach bolesne, mam wrażenie, że jednak przysłuży się dobrze widzom, przyniesie im pożytek. Ale chciałem zakończyć tę naszą rozmowę takim pytaniem. Co z tej wojny w tobie zostało? I zostanie na zawsze.
Na pewno przeświadczenie o duszy polskiej. I to naprawdę z wielką dumą i satysfakcją. Mój wydawca trochę zmienił niestety pewną narrację w mojej książce. Tam, gdzie czytasz i nasi widzowie, gdzie czytają, jak w tej książce piszą ja coś zrobiłem, to wszędzie pisałem w liczbie mnogiej. My jechaliśmy, zrobiliśmy. Po pierwsze dlatego, bo był tam ze mną zawsze jakiś towarzysz fotoreporter, czy Władysław Karpowicz, którego pozdrawiam, młody, bardzo dzielny Ukrainiec, nie jest jeszcze w wieku poborowym, bo ma 23 lata, a od 24 czy 5 teraz biorą, mobilizują, ale już się szkoli, jest naprawdę mocny, bardzo go cenię. Albo byłem z tym Andrzejem Lange, którego trzeba było w stojance trzymać, by nie biegł na ruskie czołgi, bo chciał mieć zdjęcie. Ale też ja czułem, że piszę my, bo tam wiesz, ty byłeś, choć się jeszcze nie znaliśmy, prawda? Duchem byłeś na pewno, myślami, duchem byłeś, na pewno, byłeś, tak. Byłeś zaangażowaniem. I muszę powiedzieć jedną rzecz. Nie było dla mnie nigdy sloganem, nigdy kurtuazją, gdy ktoś podchodził i do mnie po moich tych wyjazdach na Ukrainę i mówił, że się za mnie modlił, nie? Ja naprawdę wtedy też w tym okopie strasznym też mówiłem, kurde, tyle osób się za mnie modli. No bo widzów w telewizji w Polsce, świetna ekipa bardzo mnie wspierała. Widzowie bardzo jakby kibicowali, byli ze mną. No i czułem, byłem pewien na tej wojnie, że jestem małą częścią czegoś większego. Czegoś, czego ty jesteś częścią, nasi widzowie są częścią. To jest mega, że nie tylko my teraz mówimy językiem polskim, ale wartościami polskimi. Wow. Dobrze, że nie jesteśmy Niemcami. Panie Boże, jesteśmy ci wdzięczni. Tak nas... wyrakowanymi, co jest rzekomo naszym deficytem tutaj. Tak. Brak tej niemieckości, powiedzmy sobie. Natomiast wiesz, naprawdę, o ile się już dawno mówi, że postpolityka umarła, że posthistoria Fukuyamy w 11 września umarła. I tak mówimy i mówimy, ale gdzieś cały czas ta kawa latte jest. A ja teraz naprawdę jakby nie mam wątpliwości, że może być wojna w Polsce, nie? Mhm. Naprawdę chodzę po Krakowie, z którego teraz nadaję, miasta, które kocham i naprawdę chodzę i myślę, Boże, tak byłoby szkoda, jakby tu coś spadło, nie? Mówię, no ale nie jesteśmy na linii, nie ma tu jakichś obiektów militarnych, może tu nie będą strzelali, no mówię szczerze, nie? Jakkolwiek może to głupio zabrzmi, ale czasem chodzę po Krakowie i się martwię, żeby Kościół Mariacki nie ucierpiał do strzałów, jeśli Rosjanie napadną na Polskę. Takie mam głupie myśli. No i gdzieś tam mam takie poczucie, że jest jeszcze dużo do zrobienia w naszej ojczyźnie i naszą ojczyzną, że mamy my jako Polacy jeszcze pewne misje. I coś jeszcze, co wyniosłem, to właśnie ogromny sceptycyzm wobec chłodnych kalkulacji, rzekomo racjonalnych, naukowych. I to, o czym my rozmawialiśmy, Ludwiku, często poza kamerami, jak biedne, jak puste, jak mylne były te liczne diagnozy dzisiejszych ekspertów, którzy na tej wojnie zrobili kariery. Są autorami książek, nie mówię, że wszyscy, bo są też oczywiście rzetelni, ale ci, którzy prognozowali, z paternalizmem odnosili się do przebiegów tej wojny. Znaczy, czasami byłem w miejscach, o których oni opowiadali w podcastach albo opisywali w swoich tekstach, raportach. Byłem w tych miejscach, gdy właśnie o nich pisali. I to tak nie wyglądało. Na litość boską, to tak nie wyglądało. Miałem ochotę w pewnym momencie podejść z takim jednym raportem bardzo dobrego polskiego eksperta, naprawdę bardzo dobrego. Miałem ochotę podejść do ruskich tak w imaginacji i powiedzieć, patrzcie, według tego raportu nie powinno was to być, prawda? No ale rzeczywistość jest inna. Jakby ja też nie łudzę się, że dotrzemy do ludzi. Człowiek w obliczu wojny, i to jest w ogóle też porada dla tych, którzy być może jej w Polsce doświadczą, że wojna jest tak straszna, że szukamy bardzo szybko substytutu sprawczości. Bo tam się okazuje, że nie jesteś w ogóle sprawczy. Walnie to walnie. Gówno możesz. Przepraszam, gówno możesz. I ludzie zaczynają uciekać właśnie w taką sprawczość. Wierzą plotką. Aha, Rosjanie wejdą tędy, to trzeba z tym
w tą stronę uciec. Na przykład z Czernichowa ludzie uciekli do Daczy Podmiejskich, bo była plotka, że wejdą do miasta, Rosjanie będzie okrutnie, a w wioskach będzie spokojnie. Było dokładnie odwrotnie. Straszna okupacja wiosek pod Czernichowem. W Jachidnem 300 osób trzymano w jednej szkolnej piwnicy. Ludzie umierali, nie pozwolono wynosić ciał przez całe tygodnie. Bo była plotka tu na dacze, na wsi, spokojnie. Wszystko było odwrotnie. Nie? Jakby trzeba niestety z pokorą pogodzić się, że są historyczne sytuacje, w których naprawdę jesteśmy pyłkiem na wietrze. No fajnie też opisywał chyba Bułhakow w Białej Gwardii. Jak to ci Rosjanie przegrywający wojnę domową bolszewicką, bolszewicy i biali, oni sobie opowiadali, że car przeżył, jest w Berlinie i zaraz przyjdzie tutaj na czele. Szukało się tego substytutu, że ma się na coś wpływ, że coś się wie specjalnego. Gówno się wie. Naprawdę. I gdzieś tam taka pokora. Lubię teraz tak czasami sobie nawet włączyć tych ekspertów, żeby tak popatrzeć, jak oni są pewni siebie. Fajne, fajne uczucie. Tak wiesz. My też moglibyśmy teraz jakąś fikcyjną wojnę omówić, nie? Natomiast jeszcze chciałem ci jedną rzecz opowiedzieć i twoim widzom, twoim subskrybentom, której też nie mówiłem. I ta rzecz była dosyć okrutna z mojej strony, więc może opowiem. To jest coś, co ja tą wojną wyrządziłem własnej matce, której nie powiedziałem, że jadę na Ukrainę. A że byłem po takim szpitalnym zabiegu, moja mama mnie zna, że jestem takim awanturnikiem pchającym się do trudnych wyzwań, ale że byłem po szpitalnym zabiegu, to ona odetchnęła z ulgą. Nie pojedzie. Nie pojedzie, szwy to tamto, no gdzie z bandażem pojedzie. I ja ją utwierdzałem w tym przypadku, aż mnie nie zobaczyła w ostrzeliwanym Kijowie w telewizji. Po prostu w filmie i w kamizelce kuloodpornej. I to już wiem od sąsiadów, od naszych bliskich, że potem, gdy ktoś mówił, a pani syn to jest na Ukrainie, to dostawała ładnego naprawdę bezdechu, nie była w stanie o tym rozmawiać. To jest coś, co się robi jednak bliskim, ale też mojej mamie chcę podziękować. Ty mnie, mamo, tak wychowałaś, jak w wierszu do Matki Polki Mickiewicza, że takie właśnie trzeba było ręce okręcać łańcuchem, jak pisał Mickiewicz, bo żeby przyzwyczajać do różnych realiów syna. I lubię się z mamą przekomarzać, bo oczywiście no, nie jestem w stanie tego usprawiedliwić, nie? Że syn pojechał na coś, na co jechać nie musiał i matkę zostawił z takim strasznym strachem, że naprawdę ją przytykało oddechowo. Pozostaje mi przekomarzanie się z nią, bo cały czas mam do niej żal, że mi zdradziła zakończenie lalki, jak czytałem w liceum. Przecież to zakończenie bardzo torowało resztę powieści. Ale gdzieś naprawdę na koniec ten motyw matki jest dla mnie kropką w tym zdaniu o duszy polskiej. Nie ma duszy polskiej bez matki Polki. Czyli kończymy naszą rozmowę tym, czym rozpoczynasz swoją książkę. Rozmowami z matkami, które z kolei uciekają do Polski, kiedy ty jedziesz na Ukrainę. Jakubie, padło dzisiaj wiele fraz budzących duszę polską w jej całej złożoności, za które ci dziękuję. Państwa serdecznie zapraszam na kanał Jakuba. Przypomnijmy jeszcze raz, Maciejewski w Golfie. Link znajdą Państwo w opisie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania. Pozostaje mi oddać głos. Czy chciałbyś jeszcze to jakoś podsumować, dodać coś z siebie na koniec? Nie, przede wszystkim naprawdę szczerze podziękować, bo mam wrażenie, że trudny czas, który nadchodzi dla naszej ojczyzny, zasłużyliśmy sobie na ten czas, za mało daliśmy z siebie, no bitwy się przegrywa z jakichś powodów, nie? To w tych trudnych czasach poznajemy siebie nawzajem. Pewnie, Ludwiko, gdyby PiS wygrał wybory i byśmy wzmacniali nasze prawicowe media inaczej niż teraz, teraz telewizja w Polsce dostała koncesję, będzie rozwijać się w inny sposób, to kto wie, może byśmy się nie poznali, więc z tych trudnych czasów, jakie są, trzeba wyłuskiwać dobro. Ukraińcy też to naprawdę potrafią. Dużo dobra, dużo bohaterstwa, dużo przemyśleń o swojej ojczyźnie wynieśli z tak dramatycznej wojny.
więc tym bardziej my możemy z mniej dramatycznych, ale też trudnych czasów, które nadchodzą, wyciągnąć. Tak, dobrze się czujemy w podziemiu. Ja od siebie powiem, bardzo bym chciał, żeby wybrzmiała z tej audycji fałszywa alternatywa. Zachód zabijający duszę, Rosja zabijająca ciało. Rosja zabija tak samo duszę, jak i ciało. I bardzo bym chciał, żeby przestano operować również po naszej stronie tego typu fałszywą alternatywą, która nas prowadzi na manowce oraz nie pozwala zrozumieć w ogóle naszego interesu jako kraju i narodu. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów w rozwoju kanału.